1503 roku 7 kupców jako żółty kanarek z Indii, co nam daje przepotężny income. No to zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Vijayanagar to kolejny kraj, z którego nazwę pewnie przekręcam milion razy, bo nie wiem jak ją wypowiadać. Ja będę mówił na niego V. Mam też inną na niego nazwę, ale jest niecenzuralna na YouTubie czy tam na Twitchu, więc wolę jej nie używać. W teorii jest to jeden z najpotężniejszych państw indyjskich i jakiś czas temu nagrywałem z niego odcinek, jakieś 3 lata temu. Jeden przyjemny, teraz się bardzo zmienił ten kraj, bo dostał całkiem spore drzewko misji w teorii dążące do utworzenia Bharatu, przy czym raczej nie będę tego robił, chociaż Bharat ma lepsze idee niż idee V. No tutaj dostajemy Infantry Combat Ability, dodatkowy Advisor, czy też Mercenary Manpower. I tak, to jest jeden z tych krajów, na którym można zrobić jakiś build na najemników, całkiem fajnie się to nawet sprawdza, a potem z sensownych rzeczy to mamy tylko dyscyplinkę. Bharat mimo wszystko będzie lepszy, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli robić podbój świata, zmieniając religię, bo początkowo mamy religię hindu, o niej więcej jeszcze później powiem. Zmieniając religię na sunnicką czy szyicką, będziemy mogli stworzyć Hindustan, który jest znacznie potężniejszym krajem militarnie. Estate'y. Tych mamy dużo i są naprawdę fajne, zwłaszcza Jains i Vishyas, czy jakkolwiek się to wymawia. Nie jest, wiem czemu, ale startujemy mając tylko 27% Crownlandsów, więc tak, domyślacie się, siłą rzeczy nie będziemy mieli punktów wszystkich rozdanych, a dla nas niesamowicie ważne są administracyjne, o dziwo, militarne. U Jainsów bierzemy koniecznie Jain Clerical Class oraz pożyczki będą nam potrzebne. Raczej odradzam odpalenie rocznej korupcji, bo kosztuje nas to dodatkowego manpowera, a w tym regionie i tak go mamy dużo, dużo za mało. U Vishyaya odpalamy po 10% wszystkiego, a Supremacy Over the Crown leci u Brahminsów. Nie bierzemy też na starcie tańszych doradców, bo realnie będziemy mieli dużo eventów na minusową stabilność. Będę ich brał, powiem w którym momencie. Jeżeli idzie o misje ze state'ów, starajmy się wybierać tańszych doradców. I tutaj mamy manpower, fajnie by było, ale powiem wam szczerze, nie będziemy brali do manpowera, bo realnie czeka nas wojna w przeciągu miesiąca, ale tutaj na handel jak najbardziej. Nasza ekonomia początkowo, no niby 15 golda zarabiamy, ale jak widzicie już na starcie jesteśmy na minusie. Wynika to z kilku rzeczy. Praktycznie we wszystkich naszych prowincjach mamy gigantyczną autonomię, którą od razu na starcie zbijamy w dół. Tak, wiąże się to z buntami, które będziemy musieli tłumić. Kolejną sprawą jest to, że dla kultury Telugu w najbliższym czasie będziemy mieli bardzo, ale to bardzo dużo negatywnych eventów dla wszystkich tych prowincji z tąże właśnie kulturą, które będą jeszcze zwiększały nam autonomię, albo dawały mi sobą stabilność, albo doprowadzały do buntów. Więc z Vijayanagarem przez pierwsze 10 lat naprawdę mamy co robić, a nie toczyć gdzieś tam jakieś wojny. Co do wojen, no to na początku możemy mieć nawet 33 tysiące wojska, raczej tyle nie wystawimy, no bo siłą rzeczy, tak jak mówiłem, brakuje nam manpowera i będzie nam go dość długo brakowało. Kolejna sprawa to nasi rywale, na pewno Orisa. Myślę, że w tiku miesięcznym dostajemy jeszcze Gujarat jako potencjalnego rywala i wtedy go ustanowimy. Bahmanis też może być naszym rywalem, ale raczej go nie chcemy atakować zbytnio szybko, mimo iż możemy od razu lecieć na Reconquest Cassius Belli, bo mamy 3 prowincje do zdobycia, ale niestety Bahmanis ma tą przewagę, że ma bardzo dużo fortec, chyba łącznie 5, w tym jedną u wasala. Władca Bahmanisu jest totalnym przekoksem, 4-4-5, nasz niekoniecznie, 3-3-4 i z tego co widzę ma stałe statystyki, albo mam szczęście i 2 razy mam dokładnie te same. Następcy będziemy się chcieli pozbyć albo poprzez jak zwykle kliknięcie tego, albo przez uczynienie go naszym generałem. Nawet. 1 w siege'u, 4 w szoku może być, jeżeli idzie o doradców. Mamy tańszego doradcę kultury Telugu do objęcia na początku ze tańszą stabilność i tak bierzemy go. Wspominam o tej kulturze, bo będziemy chcieli ją jak najszybciej też również zrobić akceptowalną u nas. Wtedy zboostuję tego doradcę przynajmniej do drugiego poziomu. Mogę o tym zapomnieć, więc wspominam o tym teraz. Dyplomatycznego na razie nie bierzemy. Militarnego biorę. Dyscyplinkę
czapkę, bo mamy. W innym wypadku bym nie brał militarnego. Fokusu żadnego nie ustanawiamy, bo jednocześnie będę potrzebował dużo punktów administracyjnych oraz dużo punktów militarnych w najbliższym czasie. Jednego dyplomatę wysyłamy koniecznie do budowania szatki szpiegowskiej na Malediwach. Tak, to są Malediwy, dobrze, pamiętałem. Wiąże się to z pewną fajną rzeczą, którą wam tutaj pokażę. Drugiego dyplomatę od razu wypuszczam na improve relation do naszego wasala i uwaga, tego wasala możemy zjeść jak najszybciej w sumie. Nie mamy 10-letniego okresu czekania. A trzeciego doradcę to gdzieś tam będę wykorzystywał, najprawdopodobniej do wypowiedzenia wojny temu krajowi. Ale zanim do wojny przejdziemy, to może jeszcze powiem o monumentach, bo jest ich tutaj dość sporo w okolicy, naprawdę fajnych. Na przykład ten zwiększający liczbę naszej floty. Przepotężny monument Humpy, który zwiększa lojalność wszystkich estate'ów o 10%, to jest naprawdę sporo, oraz zwiększa religiosity plus 25%. I kolejny bardzo mocny monument, dający nam siłę misjonarzy oraz koszty zmiany kultury minus 10%. Aż się by chciało zagrać religijnymi i influence ideas i lecieć pod zmianę kultury na świecie. Zresztą w Indiach mamy naprawdę dużo ciekawych monumentów. Tutaj kolejne Religious Unity. Na północ od nas dostajemy tolerancję, jeżeli byśmy chcieli w to iść dalej. Jeden z najpotężniejszych monumentów ekonomicznych, Bharata Katra, który daje nam dodatkowego merchanta, trade sterling zwiększa oraz ship trade power zwiększa. Mega mocny monument. No już o tych samych Indochinach monumentach to nawet szkoda znowu mówić, bo naprawdę są przepotężne, już raczej doskonale wam wszystkim znane. Flotę wojenno-transportową moodbolujemy, handlówkę wysłałem do Bengalu, niech nam zwiększy income bardziej. A, już wiem, gdzie trzeciego dyplomata wyślemy. Tutaj do tego kraju uczynimy go naszym subjectem. No na początku oczywiście sojusznikiem, ale potem subjectem. Mamy tutaj drugopoziomowe centrum handlu, więc jest to na propsie. Na północ mamy kraj, którego prowincję posiadamy niestety, więc naszym wasalem nigdy nie zgodzi się być, ale ten Kalikut jak najbardziej może być. I teraz jeszcze jesteśmy przy religii Hindu. Sorki, że na pauzie, ale tu jest dużo rzeczy nowych, unikalnych dla tej nacji, czy też dla całego regionu, więc warto o tym powiedzieć. Religia Hindu jest bardzo fajną religią, jedną z potężniejszych w grze. Ma sporą tolerancję, ale też ma diet, chyba tak to się wymawia, które ma następujące bonusy, które widzicie. Z każdy z tych bożków, czy cokolwiek co to jest, ma też ukryte eventy. No niestety trzeba sięgnąć do EU4 Wiki. Większość z tych eventów wpływa na waszych władców i daje im dodatkowe punkty. A dajec Surya jest super mocny, bo raz na 100 lat może wam dać władcę 666. Więc z siłą rzeczy biorę Surię, bo nie przewiduję, żeby Malikarjuna Saran przeżył zbytnio długo. Mysore nie wziął z nikim tutaj sojuszu z naszych krajów na południu, więc bierzemy kolejny sojusz. Będziemy z Venat starali się zrobić naszego wasala, jest to raczej możliwe. Tutaj popełniłem błąd, niestety tak też mi się zdarzają. Wziąłem Royal Marriage z Andaharem. Nie bierzcie go, ten kraj będziemy podbijali w przeciągu 10 lat, nie bierzcie z nim Royal Marriage'u. Zwiększamy stabilność na plus 1, jest to super ważne dla nas, bo możemy klikać tutaj kilka fajnych rzeczy. Niesamowicie kuszące jest kliknięcie National Unrestu i Missionary Strange plus 2. Jeżeli planujecie robić One Fate i zmianę kultury, to raczej bym w to szedł. Ja wiem, że w najbliższym czasie przyda nam się raczej koszt stabilności minus 10%, więc też to biorę. Teraz jak już wszystkie te rzeczy, jak podniesiona stabilność, mamy zrobione, bierzemy armię, rozstawiamy ją do tłumienia buntów, co powoduje, że możemy od razu wykonać tą misję The Tamil Trade Guilds. I to daje nam roszczenia na Mysore. Albo i nie? Nie no, dało. Mysore praktycznie od razu atakujemy. Tutaj jeszcze jedna uwaga. Czasem Mysore w pierwszym miesiącu wyłączy ten fort. Ja miałem pecha, nie został wyłączony, więc po prostu ich atakujemy. I jeżeli czymś złym to nie grozi, też możemy wezwać ich sojuszników do wojny. Mysore czasem bierze też sojusz z Jampurem, więc wtedy nie wzywajcie ich go do wojny osobno, bo to będzie po prostu przerąbane. Ale w tym momencie Mysore jak najbardziej możemy rozbić i podbić. Ponieważ Indie to jest teren super, ale to naprawdę super atryszogenny, czyli przepalający wasz manpower w niesamowitych ilościach, to co chcecie tutaj robić, to mieć nie więcej wojska niż realnie potrzebujecie do oblegań danego fortu plus 1. Pamiętajcie, że na każdy poziom fortu potrzebujecie 3000 żołnierzy, czyli tutaj 6, zaraz doślę jeszcze 1000. Na pierwszopoziomowy tylko 3000 żołnierzy, więc niech taka czwórka wam tutaj
siedzi. Fajnie by było, jakby też właśnie generałowie tam mieli plusy jakieś do Siege'a, byłoby to mega mocne. No w moim przypadku mam na razie takiego jednego generała, drugi mi się taki jeszcze nie trafił. Z krajów, które chcecie obserwować w tym momencie, to koniecznie Bachmanis. Jeżeli zobaczycie, że zbliża się wojskiem do waszej granicy, to zaraz was będzie chciał zaatakować. Drugi kraj, który chcecie obserwować, to Orisa. W momencie, kiedy będzie miał wojnę z Bengalem, atakujecie ją o Himyleita na przykład. A! I kasujemy jeszcze tą fortecę w Pen, coś tam, nie będziemy jej potrzebowali, bo tutaj zdobędziemy kolejną fortecę. Pierwszy super ważny event na Vigiangar, The Tamil Trade Guilds. Oba wydarzenia, jak widzicie, są złe. Stosując moje standardowe podejście, tu widzę zielone, więc klikam. Źle byśmy postąpili. Nie chcemy zwiększać autonomii w naszych prowincjach. Przez 10 lat byśmy mieli zwiększoną ją o 40%, ale dodatkowo jeszcze byśmy mieli ten przyrost plus 15 przez 10 lat i to by nam nie znikło tak szybko potem, więc niestety szykujcie się na bunty i ich tłumienie. A, tak, i spada nam stabilność, o której wspominałem. Łoho, Patna, widzę, że coś tutaj dziko się bronić będzie. Pozamiatane. Doktrynę naszej floty raczej chcemy mieć handlową. Patna pisuje za zerwanie rywalstwa, bo daje to prestiż, pieniążki, wojenne reparacje i inne rzeczy, które nam dają prestiż głównie. Mysore realnie zjadam. Pcha nas to dalej w misjach, dostajemy kolejne roszczenia terytorialne do całego południowego regionu. Jako, że zbliżają nam się nieuchronne bunty, no to lecę do najbardziej dewowej prowincji. Pamiętajcie, że zawsze w takiej prowincji, która ma najwięcej dewa, w moim przypadku jest to 11 dewa, odpalą się bunciki. Dokładnie jak przewidziałem. Pierwszy wasal wpada, drugi wasal wpada. A, oczywiście zapomniałem Gujarat zrobić naszym rywalem, ale Orisa wciąż nie walczy z Bengalem. Wreszcie poprawiłem relację z Jaffiną, czy jakkolwiek się to nazywa, i zjadamy tego wasala jak najszybciej. Kultura Telugu leci do akceptowalnych i bierzemy naszego doradcę na plus 2. Mamy też troszeczkę punktów odłożonych, więc możemy tutaj odpalić edykt na development i poddewować prowincję, gdzie możemy dewować najtaniej za punkty dyplomatyczne. Do 10%, nie więcej. Nie dewujcie za punkty militarne, je przeznaczamy totalnie w technologię. No, mamy 10%, lecimy. Sprzedajemy ziemię i zobaczcie, jakie mamy fajne bonusy do produkcji, nie? No ale długo się nimi nie pocieszymy. Znowu mamy ponad 5%. No i teraz możemy spokojnie zjadać resztę tych pomniejszych krajów z tego regionu. Zjedliśmy naszego wasala i tutaj super ważna rzecz. Nie zmniejszajcie tej autonomii. Jest nam potrzebne, żeby było tutaj więcej niż 60% do odpalenia się... O, tutaj jest ten warunek. Waduga Migration Event. On się odpala wtedy, kiedy na tej prowincji jest pod waszym władaniem i macie więcej niż 60%. Inaczej z całą tą ścieżką byście musieli czekać aż do ery reformacji, czyli w cholerę długo. Cukierka też podbijamy. Fajnie, tańszy doradca dwójkowy, bierzemy go. Serio, Maduria? No nic, to Madurii nie podbijamy standardowo. Wasalem naszym też raczej nie będzie. Początek rozgrywki, już tyle wojen naraz. Atakujemy i desantujemy się na Malediwy. Kolejne prowincje zdobyte, będą raczej dla nas. Znowu zwiększamy stabilność. Malediwy zdobywamy i one są dla nas super, ale to super ważne. Bo możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy, albo uczynić Malediwy naszym trade company w tym regionie, co znacząco zwiększy nasz udział w tym handlu, albo wykorzystać to, że Malediwy znajdują się w innym superkontynencie. My jesteśmy w Indiach, a Malediwy należą do wschodnich Indii. Więc przeniesienie stolicy tutaj pozwoli nam zrobić trade company w każdym poszczególnym regionie handlowym. Nie mówię, żeby zmieniać wszystkie prowincje, ale gdzieś tak te na przykład z trade centrami, żeby mieć 50% udziałów i dostajemy wtedy darmowego handlarza. Przepotężne narzędzie do robienia pieniędzy i zresztą wam to pokażę w dzisiejszym odcinku. O nie, Haunting Unseeded, no ktoś by się spodziewał, czemu mój przekoksany Air umiera? Za prestiż oczywiście. Na NEBie trwa obecnie wyprzedaż, dużo gier w wspaniałych cenach, z kodem Lukas 3% zniżki dodatkowej, linki w opisie. A, i to, o czym jeszcze zapomniałem, na wasalach nie zapominajcie włączać Enable Drive Trade. Znowu to bardzo, ale to bardzo zwiększy wasz udział w handlu, przez co zwiększy to wasze pieniądze.
No i mamy konkur Lanka, dwa do misjonarzy siły, ale poczekajmy z tym na okorowanie tych prowincji i wtedy będziemy je nawracali. I właśnie na ten event czekałem i jest to event połączony z tąże właśnie prowincją. Tutaj miałem jeszcze fuksa, bo dostałem dodatkową autonomię w niej. Możemy mieć dodatkowego generała 3440. Taki se średniak, wiemy to. Możemy dostać autonomię znowu, kolejną autonomię, oczywiście w prowincjach z tą kulturą, albo doprowadzić do buntów i straty stabilności. Przy czym, jeżeli wybierzemy pierwszą opcję i ten generał nam zemrze, no to dalej będziemy zablokowani z tym chainem, co tutaj się wszystko wydarzy. Więc raczej, chyba że zamierzacie stosować magiczną technikę Alt F4, no to wybierajcie tego generała. Ja raczej nie zamierzam, no to trudno, lecą bunty i czekamy dalej. Dalej po ich stłumieniu. Ja niestety nie miałem teraz okazji do zatkania Orisy, niestety, więc nie mam Humiliata zrobionego. Gujara też siedzi na sojuszach, nie mam go za bardzo jak zaatakować. Ale możliwe, że w sumie ma trzecią technologię, Władcy Beznadziejnego. Może. Tilt of Suraya! I to jest event, na który czekaliśmy. Następca 666. No chyba, że go nie chcecie. Ale ja go i zdecydowanie chcę. A, zapomniałem o tym. Bierzemy też tańszych doradców teraz. O, nawet nie widziałem, że ta prowincja ma coś takiego. Nawróciłem tą prowincję, więc na razie dodajemy to Trade Company. Później będziemy robili z niej State'a, więc nic więcej nie robię. Oprócz inwestycji w nasz region. Dzięki temu mamy 66% udziałów, co jest dość mocne. Mam też pecha, żadne z tych dwóch krajów, który byłby łatwym celem, nie wszedł do wojny, żeby ich zaatakować, a cały czas boję się ataku od Bahmanisu w momencie, kiedy bym zaatakował albo Gujarat, albo Orisę. A niestety zdarza się to nawet na normalu. Dlatego poczekamy do 5 poziomu technologii, za chwilę nam wejdzie, kiedy wejdzie nam 5, rekrutujemy najemników i lecimy na wojnę z Bahmanisem. Kiedy już jego zaoramy, to nikt nam nie będzie w okolicy zagrażał i zajmiemy się resztą krajów. Jakich najemników by tutaj zatrudnić? Lecimy na Reconquest Cassius Belli. Nasi najemnicy są gotowi. Podesłałem też połowę naszej normalnej armii. Niestety bot nie wyłączył ani jednego fortu. Mamy przewagę technologii 5. Oh my god, zapomniałem tutaj dosłać do wojsku, więc teraz będę musiał pewnie ganiać to badziewie. Uff, na szczęście nie. Miałem też fuksa. Mam 3 siege'ów na najemnikach. What the fuck? Tu się coś w nich wbiło? Kiedy? Jak widzicie, brak manpowera to nie jest problem dla dobrego gracza, bo umie korzystać właśnie z najemników. Nie przejmujemy się też tym, że tracimy golda w tym momencie. Będziemy zarabiali za jakiś czas i to nawet znacznie. Akurat wojnę wypowiedziałem i Gujarat zaatakował. Orisa nadal jest bierna, ale Gujarat zmęczymy. Nawet już nie powiem, który raz podnoszę stabilność. Gdzie ten Bahmanis ma stolicę? O, tutaj. O, zapomniałem totalnie o formie rządów, że mamy dość unikalną formę rządów, która zwiększa nasz manpower oraz zwiększa limit wojska od wasali, co w sumie by też sugerowało jakieś tam granie pod wasali, ale jest to dość słabe, tak czy siak. Następnie, o kurwa, ja to bierę? Jej, stolica padła. No to jeszcze tylko raz, dwa, trzy forty. Oh my god, ten Bahmanis to jakiś chory, porąbany kraj, naprawdę, no. Aha, on też piątkę wbił. No bez ja... To on jeszcze żyje? A dobra, 40 lat. Tak, to pamiętajcie, on może długo przeżyć, oczywiście. Naprawdę? No dobra, takie eventy to ja lubię. Ale takie znacznie mniej. Ale ten Bahmanis to jakiś dzik totalny, no. Ja go ledwo pokonuję w bitwach i ponoszę znacznie większe straty. No dobra, kończymy następującą wojnę. Tutaj powiem wam szczerze, że zauważyłem, że jest pewna bardzo przekoksana prowincja o nazwie Golkanda. Ma ona plus 4 do produkcji u siebie. Dodatkowo zabieramy obie fortece, żebym nie musiał ich zdobywać w przyszłości. 60 tysięcy manpowera poszło się pierniczyć. Wojska raczej nie rozwiązujemy, zaatakujemy Gujarat od razu na Humiliate, a w zasadzie na Show Strength. Możemy wykonać dalej naszą misję i zostało nam czekać na zakończenie tego eventu. To już powinno się wszystko wydarzyć, jak patrzyłem na necie wymagania. Nie rozumiem tego. Ale że tam Delhi było? O kurde, przegiąłem. O, Gujarat zdał się zbejtować, jak miło z jego strony. A że ma technologię w plecy, no to dostaje bęcki. Nie no, fuks, Wallbridge'a dostaliśmy, wyjebiście. O, więc Delhi tylko nam płaci. Czy już mówiłem, że będziemy potrzebowali dużej ilości najemników, grając w tym regionie? Nie no, naprawdę, ja już mam naprawdę tego dość, mimo doradców trójkowych. Jest, show strength. A, tylko ja mam teraz dużo punktów.
No dobra, to dewujemy tą prowincję. Zdecydowanie będzie najlepsza, bo jest na styku dwóch bardzo dużych basenów morskich, więc instytucja będzie nam się całkiem nieźle rozprzestrzeniała. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj sukno, co znowu nam zmniejsza koszty dewa. Oraz tak sprawdzam. W sumie przydałby się trzeci poziom, no ale mnie nie stać realnie. Chociaż... Aha, bunty. Orisa, gdzie jesteś? No nie ma jej. No to zdewowane. Co jest nie tak z tymi najemnikami, że tutaj takie straty ponoszą? What the fuck? Dobra, nie wiem co ja tutaj skrewiłem, że mi się to dalej nie odpala, cały ten chain event. Powinien, bo wszystkie warunki mam spełnione. Trudno, będę chyba czekał do ery renesansu w takim razie. Pierwsze rozwinięcie, raczej agresywna ekspansja. Wasali tutaj za bardzo nie będziemy mieli do przechwycenia. No i już zarabiamy ponad 40 golda, co jest chyba dość niezłym wynikiem. Zwłaszcza, że no, jeszcze jesteśmy zacofani technologicznie, bo coś ten renesans się wprowadzać za szybko nie chce. Znaczy, tutaj mamy, ale gdzieś indziej to już nie. Rok za późno, zmieniamy naszego władcę. Ma 66 lat, co prawda powinien już umrzeć, ale wiecie, lepiej dopilnować tego samemu. I w zasadzie tutaj nie wybiorę kolejnego deity, chociaż przydałoby się, bo chcę wam coś pokazać. Wybór pierwszej idei jest niezmiernie dla nas fajny. Możemy pójść pod jakiś bit na najemników. Jest to chyba jedyny kraj na świecie, może oprócz Burgundii, gdzie można sobie coś takiego spróbować. Chociaż pamiętajcie, że na late game'ie siłą rzeczy tak czy siak nie będziecie z nich korzystali. Więc możecie dobrać administracyjne idee i coś do pary, co boostuje najemników. Ilościowe, handlowe oraz religijne też się przydadzą, no bo jednak po podbiciu Indii nigdzie na świecie Hindu już nie ma, więc możecie spokojnie wszystko tutaj podbijać. Build PvP też może być dość ciekawy, czyli ekonomiczne, ilościowe, jakościowe i tak dalej. Lub jeżeli nie macie ochoty zbytniej na podboje, możecie pójść humanistyczne oraz ofensywne. A jeżeli na podboje macie ochotę, no to standardowo dyplomatyczne, administracyjne. No, ja wziąłem idee ilościowe i już 500 powera prawie mamy. Jest to już znośna liczba. Jak już macie pieniądze oraz punkty dyplomatyczne, fajnie jest poddewować sobie wszystkie nasze centra handlowe przynajmniej do 10 poziomu. Oczywiście pamiętajcie, żeby mieć odpaloną właściwą politykę, a nie tak jak ja. I jednocześnie stawiać marketplace'y. To jeszcze bardziej zwiększy nasz udział w tym handlu. Zobaczcie, Vashias, kiedy mamy maksymalne bonusy, czyli przekraczamy 60 lojalności oraz 60 wpływu, dają nam 10% tańszych doradców oraz zwiększają produkcję o 33%. A jeszcze nie mamy budynków do produkcji w naszych prowincjach. Jak to postawimy, to będziemy naprawdę robili niezłe pieniądze. I mamy to ścieżka hinduizmu. Coś, co wam chciałem pokazać. Zobaczcie. Kiedy macie wybór tutaj deity, do wyboru macie następującą listę, nie wiem, bożków, cokolwiek to jest, nieważne. Oprócz tego, Buddha Diet, który umożliwia wam korzystanie z kilku monumentów na świecie. Przykładowo, ten wspaniały na autonomię w naszych prowincjach, kiedy macie religię Hindu oraz wyznajecie ten diet Buddy, możecie korzystać z tego monumentu. I w przypadku akurat wszystkich państw w regionie Indii, to jest jedyny sposób, żeby w ogóle móc wybrać tego Buddę, bo nie ma go na tej liście tutaj. To jest jeden z dwóch sposobów w sumie, bo możecie jeszcze pójść do Brahminsów i macie taki przywilej, który pozwala wam właśnie co 20 lat kosztem 25 legitimacy odpalić właśnie tą misję i wtedy również możecie Buddę wybrać. Mnie czeka w najbliższym czasie sporo budowania, więc biorę construction cost, przyda mi się. Serio? W tym momencie mi ta migracja się odpali? Ta migracja to jest ten event, na który czekam już od 20 lat. Zastanówmy się. No, tym razem tutaj widzę więcej zielonego, co powoduje, że lecimy dalej. Akurat się dobrze składa, bo mam zamiar podbić cały ten region dla nas. Tak, wojnę z Bahmanisem też mam. I czy mi się zdaje, czy on skasował wszystkie forty? Oh my god. Co za debil. Standardowy wyścig na forty. W sumie mogłem brać ofensywne idee. Tu widzę okazję. Gujarat praktycznie przestał istnieć, więc warto będzie go zwasalizować i odbić wszystko dla niego. Właśnie na tym polegają okazje, żebyście się rozglądali po mapie, patrzyli mniej więcej kogo możecie podbić. Szkoda, że Orisa na przykład taką okazją tutaj nie była, no ale tak to się czasem zdarza. RNG raz podejdzie, raz nie, raz ma się władców 666, innym razem 100 Army Tradition w 5 lat. Bywa! Jaki fuks, forteca nie padła, oni się wbijamy w Bahmanis. Moją bitwę przegrałem, ale tą wygrałem. Dobra, lecimy się zająć nimi.
W zasadzie tylko stolica do zdobycia, a bunty. No okej, okay, no to bunty najpierw. Mniejsza autonomia koniecznie. Andahar znika, no tak nie do końca. nawet mi to śmieszy. Prowincję Andaharu korujemy, ale nie dodajemy do state'u. No dobra, na razie tyle mnie zadowala. Lecimy z dalszymi misjami oraz eventem chyba jakimś. Oha, mogę przenieść stolicę. Po co korować, jak można zdobyć? Ej, to już teraz przeniesienie stolicy nie daje kora? No, ale mi to rozjebało handel, ja nie mogę. Było 17, jest 5. No tak naprawdę zrobiłem to tylko po to, żeby dostać tutaj darmowy development. Za chwilę jak będę miał tutaj 300 punktów, a w zasadzie już je mam, przenoszę moją stolicę na Malediwy. Co z powrotem daje nasze główne centrum handlu do Koromandelu. No niech będzie. Tracę rywali. To powoduje, że mogę, tak jak widzicie, zacząć dodawać następujące prowincje do Trade Company. Nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem, ale odpiąłem te prowincje i dodałem je do Trade Company, bo musimy mieć w prowincjach przydzielonych do Trade Company 50% siły handlu, żeby dostać dodatkowego kupca. Przez co teraz właśnie go dostaliśmy. Możemy go przydzielić gdzieś dalej, żeby nam jeszcze więcej hajsu przesyłał. W naszym głównym centrum mamy 91% udziałów. Podobnie postępujemy w trade node dekańskim, ale myślę, że tutaj wystarczy nam tylko ten jeden obszar główny na dodanie do jako trade company. Budujemy mnóstwo workshopów, w zasadzie to już się kończą. No i zaraz będziemy zarabiali na produkcji, mamy 18, 22, a w zasadzie to 23 nawet. Że w tym samym czasie minął mi bonus za bycie technologicznie do przodu. Wojna wygrana, Gujarat wypuszczony. Miałaby szybka wojna z Orisą, ale niestety nie zauważyłem, że mają sojusz z Jampurem, którego miesiąc wcześniej jakoś nie mieli, ale problemu nie ma. Nawet dość szybko zaszturmowaliśmy ich fortece. Szybko i sprawnie. O, morale armii na 20 lat dostałem, wyjebiście. Atakujemy Mewar, żeby odbić ziemię Gujaratu. Przy okazji pamiętajcie, że jest tutaj jedyna kopalnia złota w okolicy. Rok 1500 i odpalamy naszą politykę na produkowanie, co nam daje przekroczenie 104 golda total income'u. Zjadam kolejny też kawałeczek bachmanisu. Chciałbym powiedzieć, że to jego koniec, ale niestety nie. Zarabiamy już 120 golda, możemy wystawić 100-tysięczną armię. Mamy no 604 manpowera na miesiąc, ale powiem szczerze, nie postawiłem jeszcze żadnego budynku, skupiłem się totalnie na produkcji, bo jest na czym po prostu tutaj zwiększać. Na samej produkcji zarabiamy prawie 50 golda, masakrycznie dużo. Prowincja z gradem dająca 0,71, no po prostu przekoks totalny. A te po 1,5 golda, masakra. Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać parę ciekawych rzeczy w tym kraju i to, jaki jest on potężny, mimo iż nie podbiliśmy jakoś super dużo. Ale miałem ochotę na taką grę, żeby zagrać troszeczkę bardziej pod handel. Możliwe, że niedługo też pojawią się Niderlandy, też stricte pod handel, ewentualnie Tolgranie. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć z tego regionu jeszcze jakiś kraj. Zostawcie 1500 lajków, napiszcie komentarz, a zagram najbardziej lajkowanym przez was krajem.